Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Nedved, a to jest Outlast. To tak, to jest Outlast bardzo dobrze zapowiadający się horror. Tak, od razu na wstępie ostrzegam, że no, ludzie o słabych nerwach nie oglądają tego. Gra jest naprawdę straszna. Niestety już ją widziałem u jednego let's playera, także nie będę się zbyt często bał. Nie wiem, co to za odgłos był, ale to spoko. Co tam jeszcze? Aha, ponieważ MC Pixel był dedykowany, Shadow Warrior też. Outlast też jest dedykowany, bo poleciła mi ją tę grę koleżanka. Także pozdrawiam cię, Talciu, tutaj od razu na przodzie. Dobra, i zobaczymy, czy będę się bał, czy nie. Na pewno o niektórych scenek zapomniałem. Mam nadzieję, że będę się bał, bo lubię się bać. Nie wiem, jak inni. Tak, jedziemy sobie. Z tego, co pamiętam, to była gra na temat tego, że dziennikarz, no zresztą widać, że ma przepustkę prasową na lusterku wstecznym, szukał jakiejś tam sensacji z materiału. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, o co chodziło. Na pewno sobie w trakcie gry przypomnę. Z tego, co pamiętam, też to był zakład psychiatryczny albo coś w tym stylu tutaj. Ale nie jestem pewien, nie chcę kłamać, także przepraszam bardzo od razu z góry, jeśli coś pokonaściłem. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Bo się wyda. Okej. Confidential. Ale od razu nie chcę mi się tego czytać, nie będę czytał. Bateryjki, kamera i do przodu lecimy. Aha, sprawdzić sprzęt. Check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zoom? Jest. Jest. HD? Jest. Auto? Jest. Latarka jest. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Okej. Zamykamy drzwi. O, burza jest. Nieładnie. Obiekty firmy. No ładnie. Jak to FPS-y? Całkiem nieźle. No, jak zwykle oczywiście musiałem zmniejszyć grafikę. Naprawdę mój laptop nie jest do nowych gier. Musicie mi to wybaczyć niestety, no ale cóż. Każdy ma taki sprzęt, na jaki sobie zasłużył, tak? Czy jakoś tak. Jakoś się tutaj chyba biegało. Okej, zobaczmy. Żeby otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszy. Żeby otworzyć powoli, przytrzymaj. Kamera. Właśnie, a propos kamery, bo zauważyłem, że wiele z playerów nie ma jej cały czas wyciągniętych. A w grze chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej materiału. Tu coś mamy. Ktoś zgasił światło, okej. Całkiem fajnie. Aha, to już zauważyłem, że lewym shiftem się biega. Także przez całą serię postaram się mieć tą kamerę włączoną, że tak powiem, wyjętą. Bo chcę mieć jak najwięcej materiałów zdobytych do mojego artykułu, no bo przecież jestem dziennikarzem, ludzie, no. A gdzie tu się szło? Z tego, co my tam do tej dziury tam, co tam ją minęliśmy. No, gra ma naprawdę dobry klimat horroru. Nieraz się przestraszyłem oglądając let's playerów, także jednego let's playera, z tego co pamiętam, to był PewDiePie. Ale nie jestem pewien. Chyba jeszcze kogoś oglądałem z tą grą, ale nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, kto to był i po co. Dobra, rozejrzyjmy się, czy nic nie możemy nagrać. Z tego co pamiętam, tam do tego okna musieliśmy iść. Jeszcze tutaj spojrzymy, czy te drzwi nie są otwarte. Nie są. Aha, to jasne. Murek, przesuń się, bo ja nie mam czasu, kobieto. Aha. Na serio? Scrollem się przybliża i oddala obraz w kamerze. Dzięki, że mi powiedzieliście. Aha. Tu się tędy szło. Aha. Ho! Oh yeah, free parkour. Tak, to też już pamiętam cały czas.
No, ale jak na taką dobrą grę, że tak powiem, no bo Outlast ma bardzo dobrą grafikę. Polecam każdemu, kto ma lepszego kompa, żeby zagrał chociażby w tą grę dla samej grafiki. I zgasło światło. Zdarzyłem to sam już rozgryźć, że wsiąłem za latarkę. Tylko trzeba uważać z bateriami, no niestety. Tworzymy sobie, zgasimy światło, tak. Pamiętaj, nie chowaj kamery, bo może coś przypadkowo nagram. Okej, tego nie pamiętałem. Która jest? 21. To jest dobry motyw. Polecam każdemu. Powolne otwieranie drzwi. Tak. Kulturka musi być. Co z tego, że jesteśmy w obcym miejscu? Kulturka musi być. Zamykać za sobą drzwi, pamiętajcie. Co to już mi tu mryga? Nie mrygaj mi, bo... Hello! Dzień dobry! Ja jestem Nedved. I teczuszka! Dawaj teczuszkę. Moja teczuszka. Czy mogę odłożyć ten telefon, bo już mnie denerwuje? Jednostka centralna włączona. Nieładnie. To na razie. Zamykamy drzwi. O, trzasnął normalnie. Krwawe ślady. Co? Zamknięte? Mi się zdawało, że to było otwarte tutaj. Coś tu się niedobrego stało. Baterie! Tak, żeby przeładować baterie w ciśnienie. Tak jak normalnie bym z nich strzelał. Dawaj, spajdemy. Lecimy z koksem. Tam nic nie było? Dobra, to idzie o całą stronę. No. O tym koleżu też zapomniałem. Okej, przestraszyłem się, bez kitu. To jest nieodpowiednia jeszcze godzina na granie w takie gry, bo to jest do godziny dopiero 17. A w takim gry powinno się grać o północy. A postanowiłem nagrać, mam nadzieję, że będzie fajnie się wam oglądało. Ale no dobra, rozejrzyjmy się, co my tu jeszcze mamy? Dobra, dużo zapomniałem. To było fajne. O Jezu, mi serce boli. No a ten koleś, tego pamiętam akurat. Tutaj wszyscy wiszą. Dobra, idziemy pogadać z tym kolesiem, tylko co powiem, trzeba. Coś mu do powiedzenia? O, napisy nie są włączone. Przepraszam was bardzo, nie zauważyłem nawet. O, i właśnie o tym mówiłem, ta ikonka kamery w prawym dolnym rogu właśnie oznacza to, że zdobyliśmy materiał do tego. Do naszego wywiadu, że tak powiem. Psychologicznego. Nie, żartuję. Żaden wywiad psychologiczny. Tu coś mamy, jakieś drzwi, dobra. Tu wyjdziemy. Trzeba przytrzymywać, żeby kucać. A, jego i Rosia. Bartek na szybciora jeszcze włączę napisy. Show subtitles, okej. Apply. No tak, ze słuchu to ja nie lubię grać w gry angielskie, bo tak to nie zawsze rozumiem, co oni tam mówią. Ona się wychylić? Aha, kuj, ja się wychyla, tak, pamiętam to. Czy on tu wszedł? Czy tam poszedł? Nie pamiętam już. Moje drzwi. Tu coś mamy? Nic, dobra, lecimy dalej. Wybryzyk. No, przepychamy się. Co? Co? Nie pamiętałem, że to w tym małym miejscu akurat było.
Wiem, że on tam właśnie gdzieś tam był. O, ten. Nedwy, co jest to, Mary? Nie przedstawiłbyś się, ja się przedstawiłem. Zostaw mi kamerę. Cię pierdyknę. Zostaw mi... Przestań mnie ma... O! Przestań! Zostaw mnie. Tak, trochę humoru w horrorowych grach. Zawsze się wydaje, żeby się uspokoić. I uspokoić emocje. Spoko. A panu coś się stało? Tak, to jest jedna z nielicznych gier, gdzie mam nogi. Haha! Fajnie, dobra, wszystko to obszukam, bo naprawdę już nie pamiętam, co się w tej grze liczyło tak naprawdę. O, tu coś mam. Bateria! Jak najwięcej baterii, powiedzieć. Strasznie wolno się tu ruszę, nie wiem czemu. Biegali to chyba jest najefektywniejsze. Coś mamy, poważny komputer, nikogo nie ma, jest oczywiście cisza i spokój. Nikogo nie widać, nawet żywej duszy. Tu coś mamy? Hello. Coś tu leży, co tu leży? Teciuszka! Zapomniałem, jak się bierze. Lewym przyciskiem mysz interakcja. Muszę się do tego przyzwyczaić, jak ona jest w strzelankach, to... No, to jest tak jak strzał. Aha. Wychylanie się, kół. Weź tą rękę. Gdzie skrzywdzę. Oho. Czy coś... Kombinujesz, ziom? Masz coś do powiedzenia? Na temat? Boże, kochana, on nie ma oczu. Jaki świr. O, jest ekipa z tego pierdyknięcia, ale oglądają te levele... O. Widzicie, jak to dobrze mieć cały czas włączoną kamerę? Już coś, już mam coś do tego. Yo, ziom. On normalnie wygląda, ten. Gościu, chyba się za bardzo przypaliłeś. Ten co? A tam, tylko nie ruszam, on płacze. Pamiętajcie, jak w grach horrorowych, w których gościu płacze, to zostawcie go w spokoju, bo naprawdę ma coś takiego. Okej. Okay. Podoba mi się ta muzyka. Dobra, to pamiętam, przyznaję się. Nie, chwila. Czy ja czegoś tam nie zapomniałem? Stąd? Nie, czego nie zapomniałem? Tu jest przejście, ja tamtędy wyszłem. Niepotrzebnie w sumie. Da się tu wyjść? Nie. Czy jest jakieś inne wyjście? Jest. Aha. Normalnie odgłosy w tej grze to są pierwsze, żeby słychać, jak wszystko nasz bohater robi. Aha, mieliśmy to znaleźć. A ja nie znam. No, już bym poszedł, już bym się wrócił, już by była lipa. No, jeszcze chwilę sobie. Co? Tak, wiem. Zamknąć drzwi, pamiętajcie, kulturka. Przede wszystkim kulturka. Tędy nie przejdę, okej. Okay. Da się skut... Nie, da się skutków... ten... Zamknąć drzwi, szkoda. Czy nie, w sumie... Czy to jest realistyczne, że... skutków... Tak, wiem. Też się lubię. Wypadł koleś. No, dawaj, no, taki cwaniak teraz jesteś, dawaj. A? Jak przykucnę do ciebie, to co? O, patrzcie, łapkę mam. Oho! Jestem Spider-Manem. I gdzie teraz? Tu? Nope, zamknięte. No to się w takim układzie teraz wracamy chyba na pewno. Aha, lewy przycisk myszy zamknie. Coś się świeci, nie, nic się nie świeci. Okej. Bąbelki! Nieważne. Okej. O, co tam jest napisane? Proklęte gospel. Aha, no spoko. Gdybym wiedział jeszcze, co to znaczy, to by było fajnie, ale niestety nie wiem.
O, nasz strażnik, siema ziom. Co słychać? Jak zwykle strażnik musi... Ty, ciuszka! Coś tu jeszcze mam do zrobienia? Nie. No to na razie ziom. No niestety, panie cieciu, został pan zgładzony. Tu się rozejrzymy. Aaaa! Coś tu jeszcze mam do zrobienia? Tak, tak, wiem! Jest tylko co tam pisał, mamy iść za śladami krwi. No to idziemy za śladami krwi. Nie, no, ta gra naprawdę jest super. Wszystko tak pięknie widać. Zamknięte. Patrzcie, bo tak. Skrypty za zimę, kryzys, jaka na tym to ma ideas. No dobra. Tej przepustki nie trzeba było tu gdzieś użyć? Nie, nie. Nie, nie, nie. To, to nie, łaski bez. Widać tu działała, czy nie? Woohoo! Chłopak chyba chciał się rozerwać. Dobra, idziemy do exita w takim pokoju. Ja się już nie wiele na... Ten gościu co tam odpiernicza? Kibel! Nie, nie... Dobra, specjalnie dla was. Drzwi numer jeden... drzwi numer dwa. Witness. Świadek. Aha. Przyda się. Rosia. Czy Nuśka? Nuśka czy Rosia? Chyba Rosia. Dobra. Da się zamknąć drzwi? Nie da się. No cóż. Jelita. Ktoś zamawiał Lita? Tu chłopaki widzę, że mieli niezłą imprezę. Okej, nic z tego się tutaj nie dowiem. Dzięki za... What the fuck are you doing? Widzieliście to? Ta lampa jest nieobliczona. Chwila, ja tych drzwi nie zamykałem. Czy one się same zamykają? Nie, powinny być otwarte. Nie wiem. Nie się nie pytajcie. Aha, no, ochrona. To tu sobie wyjdziemy i chyba tutaj skończymy. Co wy na to? Zamkniemy drzwi, żeby nam tu nikt nie wszedł. Tak, szafki z tego co pamiętam do chowania się. Dobra, to w takim układzie, żeby było fajnie, zakończę tutaj odcinek. Mam nadzieję, że seria wam się, nowa seria na moim kanale się spodoba. Ja jestem Nybyt, a to jest Outlast i do zobaczenia w następnym odcinku.